Nadal jeździ pan na rowerze, słuchaj, do byle gdzie? No właśnie nie jeżdżę niestety. I to od praktycznie po napisaniu tej piosenki, a właściwie nagraniu jej, bo napisałem ją w ogólniaku. Kilka miesięcy później, grając w Opolu, popsułem sobie kręgosłup. No i po rowerze praktycznie. Mam wspaniały rower, jeździ mój perkusista na moim rowerze. Jeden różowy, ten, o którym jest w piosence rower, stoi na korytarzu i mieszkam, jestem blokersem w ogóle. No więc stoi na półpiętrze. Nikt go nie rąbnął. To jest taka damka holenderska, różowa jak czort. No, a drugi rower mam, kupiłem sobie auto, jako wózek inwalidzki, wtedy, kiedy miałem kręgosłup. Nie miałem auto, kupiłem auto po 50. Właściwie 55 lat miałem. Kupiłem mini i do mini mi dorzucili taki rower składany, który się w bagażniku mini mieści. To jest bardzo piękna rzecz, wielce estetyczna i taka dalece technologicznie posunięta. Żal mi na tym jeździć, z tym połamanym kręgosłupem, więc wisi pod sufitem w przedpokoju. Czyli mimo tego, że pan nie jeździ, to rower jest nadal wielce okej. Rower jest wielce okej, popieram, wspieram, jak jest okazja, to gdzieś tam coś próbuję propagować ten rower. Kiedyś dostałem od fanów taką koszulkę, bo w tekście było, że ubierz się w obcisłe tam coś. No i kiedyś dostałem taką paczkę od ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, ale jakoś tak profesjonalnie zupełnie jeżdżą i co jakiś czas przysyłają mi zdjęcia, gdzie jadą na tych rowerach, a od nich dostałem koszulkę taką kolarską w ogóle z jakiegoś takiego też high-tech materiału z napisem rower jest wielce okej. To a propos pana fanów, jeden z pana fanów na pana fanpage'u na Facebooku napisał tak. Słuchanie płyt Janerki dodaje animuszu podczas jazdy na rowerze po Londynie, w przerwach między Rachmaninowem i Prokofiewem. To duży komplement, kiedy właśnie i słuchacz zestawia pana twórczość z takimi tuzami muzyki poważnej? Ja w ogóle mam jakieś takie mieszane uczucie, jak ktoś tak się w takich superlatywach wypowiada, czy w ogóle się wypowiada o mojej muzyce. Moja muzyka była obliczona na kilka weekendów 81 roku. Wtedy, kiedy się to zaczynało i zaczynaliśmy grać z Klausem Mittwochem, w ogóle nie było mowy o tym, że to ma być nasz zawód. Ja byłem fotografem. Byłem fotografem i w muzycy też to byli informatycy. Jeden był plastykiem, kończył studia plastyczne. Nie myśleliśmy o graniu. Potem nagraliśmy płytę, która miała być takim żartem chłopackim. Żart się udał na tyle, że potem jakoś ciężko było zrezygnować. Nagrałem solową płytę. No i nagle się raptem się okazało, dziś tak zacząłem liczyć, 33 lata jeżdżę z koncertami po Polsce. A czasami rzeczywiście pojawiają się takie rzeczy. Nie jestem swoim fanem, więc tak troszkę Rachmaninow, Janerka, zestawienie odważne, tak bym powiedział. Ale miłe. Zdarza się u pana, że nadal za oknem, chociaż mrok, pretendują kryptofisie? Nie, to jest piosenka o tych, którzy chcą do rządu. I którzy zawsze chcieli do rządu. Zawsze jest jakaś taka grupa osób, które lubi rządzić. Ja się trochę z tego nabijałem w tej piosence. Taka piosenka, która miała być o patologiach. Mówimy o paradoksach. Polskich paradoksach. Gdzie polska plama to nie brud. Nie będę się pastwił nad nikim. Zresztą piosenka ma, och, ładnych parę lat. Zawsze się zastanawiałem, jak to możliwe, że ktoś chce rządzić. Aż nagle Paweł Kukiz zaatakował urząd prezydencki. Dziwne to było dla mnie, ale czemu nie? Wydaje mi się, że on wziął pod uwagę coś takiego, o czym mówiłem przez wiele, wiele lat, że po 89 roku nie ma sensu pisać piosenek o polityce. Tylko należy zakładać partię polityczną albo się zapisać do jakiejś. No i to jest chyba drugi muzyk z tego, co pamiętam, bo pamiętam, że nie wiem, czy w Senacie pan Cugowski z Budki Suflera był przez chwilę. Rozmawiałem z nim, uciekł z tej polityki. A Paweł jakoś tam walczy. Czy uwalczy? No zobaczymy. Na razie to jakoś tak. I tak postępy zrobił niesamowite. Życzę powodzenia. A co musiałby się stać, żeby Janerka poszedł do polityki? To już się nie wydarzy. Była taka okazja w 80-tych latach, ale ja się do tego nie nadaję. Nie potrafię. W polityce trzeba mieć jakąś umiejętność manipulowania ludźmi, a ja się za bardzo rozczulam. I po prostu się nie nadaję do tego. A uprawia pan dziś antyglobal małych kpin? Antyglobal małych kpin to też jest z tych paradoksów nieszczęsnych. To jakaś kolekcja w ogóle złotych myśli, ta piosenka. Nie wykonujemy jej, o dziwo. Antyglobal małych kpin. No jest coś takiego, że człowiek bezradny chciałby coś powiedzieć takiego, co może trochę ruszy tym światem skostniałym i czasami niedobrym. No i w najlepszym wypadku, w moim wypadku, w najlepszym wypadku są jakieś właśnie takie kpiny, leciutkie żarty tam z jakichś rzeczy, których właściwie nawet nie potrafię porządnie dotknąć. Ironia, też lubi pan ironię. No ironia, no nie za często, ale czasami tak, ironizujemy sobie z żonką. Co się potem znajduje w tekstach? Tak, ona też wprowadziła mnie w świat takiego słowotwórstwa. Pamiętam, jak ją poznałem, to się okazało, nie wiedziałem, przez bardzo długi okres czasu, że ona grała na skrzypcach.
I ona mówi, wiesz, grałam na instrumencie. Ja mówię, a co to za instrument? Ona mówi, szksypcze. No więc spodobało mi się to. Długo się uczyłem, chyba tam z kwadransik dobry wymawiać to, a potem napisałem taką piosenkę, szksypcze, na płycie Ur. Dzisiaj pana żona gra na wiolonczeli, tutaj żadnego słowotwórstwa nie było? Z wiolonczelą jakoś nie, wiolonczela jest na tyle nobliwym i poważnym instrumentem. Skrzypce nie? Szksypce? Szksypcze, bo to jest szksypcze. Nie? Nie, nie, wiolonczela się nie nadaje. Może, nie myślałem ostatnio, co to było? A z Bożeny zrobiłem Boneszkę. I to jest na lodówce. I nawet ona o sobie zaczęła mówić. To chyba hit zeszłego tygodnia jest Boneszka. No więc bawimy się. Jak mamy trochę jeszcze energii i wraca nam rozum, zdarzają się takie dni, no to wtedy sobie tam szarżujemy w różne strony dziwne. Ze swoim nazwiskiem pan się nie bawił? Janerka, Najarka? Ludzie się tym zajmują. Mnie jakoś nigdy nie bawiło przekrzywianie nazwisk, czy jakoś tam przemieszczanie tych liter, czy jakoś tam dodawanie znaczeń. Jakoś wydawało mi się to głupkowate, przepraszam, ale nawet w szkole podstawowej jakoś tak to mnie raziło, że jeżeli ktoś tam się natrząsał z nazwiska, to wydawało mi się to takie jakoś nie na miejscu. Ale jest na miejscu właśnie kombinowanie ze słowami, niekoniecznie właśnie z nazwiskami. No tak, no napisałem hymn PiSu z zeszłego roku, czyli Ramedadę. No co prawda napisałem to chyba, nie wiem, 10 lat temu czy 11, ale to spokojnie mogłoby działać, no. Co pan na to, że pana piosenkę Jezu, jak się cieszę, można pośpiewać na karaoke, bo wiem, że jest w tej wersji? O, to nie, to aż tak mnie nie zwala z nóg. Kiedyś jakiś taki film widziałem, gdzie któryś z Kleszu, gitarzysta albo wokalista jest w Japonii i leci Kleszu numer jakiś tam na karaoke i on śpiewa i wszyscy mówią, o, jaki podobny głos. No, także Jezu, jak się cieszę. No tak, no, jest też wersja Disco Polo. Jakiś nobliwy zespół taki zrobił, to bardzo poważny w ogóle. Zadzwonili do mnie, zapytali, czy ten. I ja mówię, no pewnie, no. Oczywiście, czemu nie? To jest jakby dobro wspólne. Ja też się zrewanżuję, jeżeli nagram jeszcze jakąś płytę, to wezmę tam jakiś, wiesz, utwór na tapetę. Ale jak pan to traktuje? Bo przecież ten utwór powstawał w zupełnie innych czasach, w latach 80., kiedy sytuacja była inna, inaczej pan to komentował, a dzisiaj jest to trochę odbierane jako po prostu przebój właściwie. Myślę, że też przy okazji nie do końca właśnie ludzie rozumieją ten tekst. Tak? No, ja poszedłem kiedyś do pracy. Był taki krótki okres, kiedy pracowałem. Właśnie pracowałem, żeby było zabawnie, w urzędzie wojewódzkim. No i tam się naoglądałem przedziwnych rzeczy. No i nawet pensję dostałem raz i drugi. No i to jest właśnie o takim momencie, kiedy nagle... Bo ja przed tą pracą nie wiedziałem, skąd się pieniądze biorą. Bardzo długo. Ja byłem taki głupkowaty dosyć. No. I nagle przyszedłem do pracy... I nagle dostałem tą pensję i tam siadłem gdzieś, naskrobałem ten tekst, że się cieszę właśnie, bo miałem pełną kieszeń, więc... Ale że to w sumie jest takie chwilowe i za chwilę znowu wróciłem do jakichś dołów, z tego byłem znany. Przed 89 rokiem krytykował pan w swoich tekstach komunizm, ale też inne totalitaryzmy, a dziś raczej afirmacja życia, stawia pan na afirmację życia, czy jednak nadal bunt? Ja jestem słaby w afirmowaniu czegokolwiek. A ten bunt, ja nawet nie wiedziałem, że się buntuję. To było takie bardzo nieświadome. Ja izolowałem się od społeczeństwa na tyle dobrze, że w tej chwili gram dla przyjemności na przykład. Po wielu, wielu latach. Naprawiłem sobie kręgosłup, jeżdżę na nartach. Też po 40 chyba 7 latach, jak policzyłem, zacząłem znowu jeździć na nartach. W zeszłym roku się próbowałem zabić, nie udało się. Liczę na następny rok. Mam coraz szybsze narty, w ogóle w zakręcie nie mogę ich dogonić, pracuję nad tym. No więc to jest chyba afirmacja, te skręty szalone, w ogóle carving to się chyba nazywa. A jeżeli chodzi o jakieś afirmowanie, ja dosyć intuicyjnie piszę swoje teksty. Tu zabłysnąłem, bo jestem akurat w trybie koncertowym i pamiętam niektóre teksty. Normalnie nie pamiętam. Także czasami ktoś wydał taki zbiór tych moich tekstów. No i oczywiście podesłali mi to w końcu. Ja czytam i nie rozumiem. Musiałem wypalić tam z pół paczki przy jednym jakimś tam tekście. Myślę, kurczę, gdzie to, jakie konteksty? No i w końcu tam to pokrętne niektóre te teksty są. No. Myślę, że niektóre są hermetyczne i chwała ludziom, że w ogóle to jakoś tam akceptowali, no bo akceptowali, bo kupowali płyty. Nawet czasami zdarzało się, że na koncertach ryczeli ze mną. Czyli nie pokusiłby pan się czasami o stwierdzenie, co podmiot liryczny czy też autor miał na myśli? No nie lubię, niespecjalnie lubię komentować. Kiedyś w ogóle tego nie robiłem. W tej chwili jako pogodny, starszy pan, czasami sobie pozwalam. Jeżeli sobie przypomnę, o co chodziło w tekście, to czasami tak. Pytałem o afirmację, ale też pytałem o bunt. Jeśli bunt dzisiaj, to wobec czego?
Ja już się nie buntuję. Ja się pożegnałem z buntowaniem na ostatniej płycie, na płycie piosenki się chyba nazywała, czy plagiaty, plagiaty. No właśnie. I tam była jakaś taka smutna piosenka, że jakby rewolucje, moje rewolucje już się skończyły, że właściwie tylko trwam trochę jak takie warzywo, do którego dochodzą impulsy, ale ona już nie reaguje. I rzeczywiście jestem w takim stanie. Poza tym, ja nie wiem, to chyba jest domena młodych jednak. A jeżeli tacy bardzo starzy ludzie, no nie jestem jakimś takim zupełnie stetryczałym egzemplarzem, ale to by był chyba jałowy bunt. No, co by to dało, żebym zaczął wierzgać i wrzeszczeć głośniej niż wrzeszczę na koncercie? To jest głupota. Trzeba było rzeczywiście pracować w jakiejś takiej, w polityce może. No, wtedy to ma sens. Jestem fanem dużym pana Kaczyńskiego, także tutaj gratulujemy. To jest buntownik prawdziwy, otoczony innymi buntownikami. Z ciekawością obserwuję ich poczynania. Ale jeszcze kilka lat temu Krzysztof Warga mówił o tym, że właśnie pokolenie, pana pokolenie i odrobinę młodsze bardziej się buntuje niż to najmłodsze pokolenie, jeśli chodzi o muzykę. Ja nie śledzę tak na dobrą sprawę tego najmłodszego pokolenia. Moja wnuczka w tym roku na studia zdaje, teraz maturę akurat zdała. I pytałem się, czy przeciwko ona się buntuje. Ona się raz zbuntowała przeciwko mnie, bo wziąłem ją na narty w górę, ona nie chciała jeździć na czymś dłuższym od stopy. A ja ją jakoś tam doginałem, zaczęła wrzeszczeć na mnie. Ona mówi, że się nie buntuje, bo nie ma czasu, bo pracuje. Bo jest zajęta, ma jakieś tam ciekawsze rzeczy niż taki jakiś, nie wiem, historyczny bunt. Przyjechała córka mojego brata ze Stanów, która skończyła studia. To było ciekawe dziecko w ogóle, bo kiedy tu była, miała, nie wiem, tam chyba z 6 lat. Mówiła po polsku, takim łamanym polskim. Zabrałem ją na wycieczkę do parku. No i tam w tym parku są różne tabliczki. Na jednej z nich był napis, że wstęp zabroniony, tak po prostu. A ona akurat trochę chciała, że tam poszła. I ja do niej mówię, ona mieszka w Nowym Jorku. Do klasy chodziła z Sharon Stone, córką. Także ja jej mówię po polsku. Mówię, słuchaj, tam nie wolno wchodzić. Ona się obróciła jak lufa czołg, jak wieża czołgu, tak. Chyba lepiej wiem, co mogę robić, a czego nie mogę robić. A ja mówię, a czytasz po polsku? Słabo. Ja tam piszę, że nie wolno, no. A, rozumiem. Obrót. Teraz ludzie są inni zupełnie. Są inni. Inaczej te dzieciaki wychowują. One same się douczają z takich dziedzin, o których dorośli nie mają zielonego pojęcia. I to buszują po tak przedziwnych obszarach, że dla mnie to jest nie do ogarnięcia. Zresztą ja swoim dzieciom nie robiłem żadnych uwag. Od swoich rodziców też nie dostawałem żadnych uwag. Miałem być technikiem samochodowym. Miałem skończyć zawodówkę samochodową według moich rodziców. Ja powiedziałem, że nie bardzo chcę. A to super, to my się już nie będziemy tobą interesowali. No i poszedłem do ogólniaka takiego jakiegoś tam, gdzie zainteresowałem się wieloma rzeczami, między innymi poezją. No ale rodziców to już nie interesowało, poza tym oni nie mieli nic ciekawego do powiedzenia. Ja to, co mam ciekawego do powiedzenia, też nie mam za dużo do powiedzenia. To, co mam ciekawego, to raczej to są rzeczy w tych piosenkach moich. Ale też, tak jak mówiłem, że to są intuicje bardziej, albo jakieś takie nerwowe odmachnięcia się słowem na jakąś tam sytuację, której sam już nie pamiętam. Zresztą one się skarżyły. One mówią, tato, ty nam nic nie mówiłeś w ogóle. Mieszkają w Oksfordzie. A właśnie córka przyjechała i teraz wracamy, żeby z nią porozmawiać, co to będzie, czy już ma obywatelstwo, czy nie, bo też się nie dopytywałem w to, jak będzie Brexit, no to będzie kłopot. No. Wróćmy jeszcze na trochę do czasów przed 89, bo słuchałem na pana koncercie w białostockiej Famie i jeśli chodzi o utwór Paraguay, to tak, była tam taka historia, że cenzura zabroniła panu użyć określenia paramilitarne gołębie, tak. I była zamiana na dziwne, roztargnione gołębie. Dziwne, roztargnione bodajże. Ja tego już nie pamiętam dokładnie, znaczy sytuacja była przedziwna, bo ja poszedłem do cenzury, pierwszy raz na myślą do Warszawy, to końcówka cenzury, że koniec jej działalności w ogóle. Poszedłem do tej cenzury wcześniej i jeden cenzor do drugiego mówi, ty, przecież ten pan co konstytucję napisał. Ja sobie myślałem, będzie draka, bo wcześniej o tę konstytucję były kopie kruszone wewnętrznie w wytwórni płytowej, że przyszedł pan z wytwórni płytowej i powiedział, że no nie, że po prostu, żebym zmienił tekst. A ja, kurczę, gościem z Klausem i mówię mu, chłopie, zaśpiewaj sobie to sam. Masz czas tam, nie wiem, do 18, a jak nie, to ja jadę sobie do domku i dośpiewaj tam te, co tam chcesz. No i on zadzwonił o 18, że nie, wszystko jest okej. No i zaśpiewałem i nie miałem żadnych problemów z cenzurą. Mało tego, dostałem za ogniowe strzelby, gdzie tam wzywałem do wyjścia na ulicę, żeby ludzie chwycili za noże i pały. Dostałem za to medal od Radiokomitetu, który był takim prorządowym jakby organem.
Dziwne czasy to były, no. Dziwne czasy to były. Natomiast o cenzurze słyszałem, taka mitologiczna jakaś tam cenzura jest i oni potrafią narobić gnoju. No i nagle, proszę bardzo, wzywają mnie i pytają się, co ja będę śpiewał. Jeszcze ten anons taki o pan, który napisał konstytucję. No i koleś z ołówkiem. Skąd pan jest, mówi? Ja mówię, z Wrocławia. Jakie paramilitarne gołębie? Pan z Wrocławia, to pan powinien wiedzieć, na kongresie we Wrocławiu Picasso ciachnął gołąbka pokoju, a nie żadnego paramilitarnego. No i żartują, znaczy żartują, tak trochę szydzili ze mnie. No. A ponieważ, nie wiem, ta płyta, to ja o niej jakoś za bardzo poważnie nie myślałem, szczerze mówiąc. To mówię, wie pan co, wszystko mi jedno w ogóle, zmieniam, dobra. I tam mówić paramilitarne, nie, to ja miałem to jakieś tam dziwne, roztargnione. Wszyscy inteligentni mężczyźni idą do wywiadu. Nie może tak być. Ja mówię, to bez obiadu idą. I co pan sobie jaja ze mnie robi? Ja mówię, no trochę tak, no wie pan też jakoś tak dziwnie się zachowuje. No i w sumie pokreślili mi tam ileś rzeczy. Nie było to przyjemne. Ja taką minę jakoś tak się zastanawiam, jakbym go tak pacnął w ogóle w czoło tego gościa. Jakby się to skończyło. No ale to był starszy jakiś taki pan. Najwyraźniej widział, że mi się to nie bardzo podoba i że tak źle to znoszę, bo niektórzy bardzo dobrze, tam słyszałem z Ciechowskim na przykład, Grzesiek mi opowiadał, że tam sobie nieźle z nich dworował i bawiło go to. Mnie średnio. No i na końcu wychodzę, a on otworzył te drzwi, ten cenzor i mówi, wie pan co, chodź pan, na sekundę. Otworzył taką kasę pancerną, wyjął taki pożółkły tomik, mówi, ja też byłem kiedyś kozak, niech pan poczyta. No więc tak to wyglądało. No. Tutaj jeśli chodzi o cenzurę, to zwróciłem uwagę na koncercie w Białymstoku właśnie, że pan śpiewa jednak paramilitarne gołębie. No to fajne, paramilitarne gołębie są okej. Okay, no. Natomiast w oryginale zamiast byle gdzie było NRD, ale nie śpiewa pan NRD, tylko już byle gdzie, zdaje się. Chyba śpiewałem byle gdzie. Czasami jak sobie przypomnę o tym NRD, nigdy nie byłem w NRD, ale wiem, że dla ludzi to była wielka atrakcja za moich czasów. No. Troszkę się próbowałem znęcać nad tymi, co jeżdżą do Niemiec. W Klausie napisałem taką piosenkę, nie jestem z nikim. Nie jestem z nikim, coś tam, nie ma mnie. Oryginalny tekst był, i znowu w Niemczech, jesteś turystą, który chce, znów dajesz dupy z tą wizą, która mówi nie, nie, nie. No ale okazało się, że mój brat wyjechał do Niemiec. Tak mi się głupio jakoś zrobiło i stosowałem ten tekst. No więc gdzieś te Niemcy wisiały. Ja byłem takim dziwnym gościem, taką ofiarą trochę takiego natrętnego patriotyzmu, jakichś takich dziwnych lektur. No i nie lubiłem Niemców, nas tak wychowywali. No. Żeby nie lubić Niemców i próbować zostać kosmonautą, a najlepiej poetą. Tak nas uczyli. Ja zauważyłem, ktoś to też zauważył, Tomek Lipiński. Albo Muniek też tak jakoś mówił, że ich wychowywali, że on chodził do Ogólniaka i że właściwie byliśmy wychowywani na jakichś takich luminarzy, na jakieś zupełnie niedorzeczne, a w najgorszym wypadku na kosmonautów. No. A dziś pana zdaniem jest sens wracać do tych oryginalnych wersji piosenek, do sytuacji z czasów cenzury? Ja nie myślę o cenzurze, nie pamiętam, nie mam nowych tekstów, no więc śpiewam stare. Niektóre zadziwiająco aktualne, no więc, no nie wiem, no jakoś sił mi dodaje zespół The Rolling Stones śpiewający Satisfaction, więc się nie przejmuję jakoś specjalnie tekstami. No, są to stare piosenki i niestety ostatnio coś słabo u mnie z nowymi, no więc śpiewam te stare teksty. Ostatnio ktoś tam, ale nie, no to nie ma co specjalnie tego komentować. Śpiewam to, co kiedyś napisałem i jakoś tam ludzie nie protestują specjalnie. Wspomniał już pan o neologizmach i tak właśnie się zastanawiam, czy neologizmy jeszcze właśnie przed 89 rokiem to też była próba trochę grania z cenzurą, no bo przecież nie można zaaresztować słowa, którego nie ma w słowniku. Na przykład właśnie figurole. Tak jak mówiłem, że ja to robiłem intuicyjnie, jakoś tak niespecjalnie się przejmowałem cenzurą. Naprawdę, w Klausie Mitwochu w ogóle nie było o czymś takim mowy. Myśmy napisali taką, była przezabawna historia właśnie w tych ogniowych strzelbach. Był taki wers, ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Gitarzysta mówi, co ty głupi jesteś jakiś? Ja mówię, a czemu? A mówi, to w ogóle powoduje, że tego nie puszczą w radio. Ja mówię, a co byś proponował? Mówi, no nie wiem, nowych pomysłów na zgon, tam coś. Ja mówię, dobra, może być, no jak tak chcesz mieć numer w radio. Ale to był taki moment, że myśmy w ogóle nie myśleli o tym, że nie wiem skąd jemu do głowy to przyszło, bo to w ogóle nie było mowy o tym, że my to gdzieś tam do radia. I że faktycznie ta piosenka weszła do radia, być może dlatego, że miała ten cofnięty te ogniowe strzelby. A zresztą na koncertach śpiewałem te ogniowe strzelby, mam słabą pamięć i nie pamiętałem, że on tam wymyślił tą frazę. Teraz po latach
śpiewam nowych pomysłów, bo to w sumie nie jest takie głupkowate. No. A dzisiaj pana neologizmy to raczej igraszka, właśnie takie zabawy słowem jak Ramy Dada czy Kryptofisie? No tak, no, zbyt seriozny tekst, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta znaczenie tego słowa, tak? No to też nie jest dobre, no, ludzie się powinni jednak bawić trochę, no więc ja czasami też tak wpadam w dobry nastrój i coś tam się próbuję bawić. No. Nadal jest pan wolny i wie swoje? No tak, ja mam ułatwione zadanie, bo ja się nie muszę wymądrzać, to znaczy nie podlegam publicznej weryfikacji za często. A ta weryfikacja też jest taka jakaś powierzchowna, mówią, o, taki kiedyś chłopak, teraz już może i pan odległy i spotykamy się tylko z jego jakąś tam barwą głosu i słowem. I nikt się nie czepia do mnie, no, nie żyję jakoś wystawnie. Ludzie mnie widzą, jak wrzucam śmieci na osiedlu i tyle. No więc nie krępuję się tam jakimiś rzeczami. Czasami ktoś tam zapyta, ja pamiętam, mieszkałem na tym osiedlu i nagle taki no, baner jak to na ulicy, ogromny. Boga nie ma, Lech Janerka. Ja myślę, powariowali, w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. No i się okazało, że powstało takie pismo, pamiętam, jak się nazywało, jakieś takie dobre pismo, które tam przez wiele lat stołeczne, dotyczące muzyki, ale też i jakby odpowiednik Rolling Stone. No i oni tam gdzieś znaleźli, wyjęli z kontekstu w ogóle. Myślę, no koniec, lincz. Obok kościoła tam, ale nie, ludzie jakoś niespecjalnie tam. Też niespecjalnie ktoś tam pytał się, dlaczego coś takiego powiedziałem. No. A jak pan to odnosi do wolności, do poczucia bycia wolnym? Mi się wydaje, że trzeba być odpowiedzialnym za słowo. No. Wielu ludzi na przykład w takie stwierdzenie, no nie wszyscy mają poczucie humoru. W gruncie rzeczy niektórzy traktują to bardzo poważnie i to jakoś tam ich obraża, chociaż nie powinno. No. Sprawa jest jakby dyskutowana. Odniosę się jeszcze do pana tekstów. Palestyna płonie dla królowej Abigail, jest Paragwaj, jest Mongolia, jest flaga na maszt, Irak jest nasz. Jutro będę z tobą w Nowym Jorku. Dlaczego odwołuje się pan do tak odległych miejsc? No z Nowym Jorkiem sprawa prosta, bo to Bożena mi uciekła. Kiedyś wróciłem z festiwalu w Opolu, tam w domu kartka z takim numerem telefonu i mówi, że jestem w Nowym Jorku, zadzwoń jak masz ochotę. Okazało się, że to nie tak prosto wyjechać do tego Nowego Jorku, bo tam próbowałem. No i opisałem to w kilku słowach. Co tam jeszcze było? Paragwaj? Kurczę, Paragwaj to takie miejsce, gdzie są tukany, no więc... Irak? Irak. No Irak, no sprawa prosta. Kiedyś chyba w Gazecie Wyborczej widzę takie zdjęcie, że jest jakaś taka platforma jakby na morzu. Stoją goście w piżamkach i szlafrokach, a z tyłu oddział gromu, taki po zęby uzbrojony, a ci goście w piżamach trzymają sandały w rękach. No i sobie wymyśliłem, że kurczę, no tak się dzieje na wojnach, no i że to jest słabe. I wyobraziłem sobie takiego gromowca, który ma stres jakiś tam taki związany właśnie z braniem udziału w akcji i się żali. I napisałem taką piosenkę, że tak sobie pomyślałem, że zamiast tam kropić normalnie z tej wysokotechnologicznej broni, to może by rower sobie kupił i pojeździł. No i rzuciłem do znajomego, żeby opisał to teledyskiem, a ja spróbuję zrobić piosenkę i napisałem rower. Tak swoją drogą, przed pana koncertem planowałem dojechać rowerem, zgubiłem klucz i pół godziny go szukałem, zanim wsiadłem na rower. No takie perypetie są, no właśnie, no, ale warto było, prawda? Rzecz jasna. A Mongolia? Niedobry ten zwrot, był to uważam zapaloniony ten, bo się trochę pamiętam, że mieliśmy takiego menadżera, który jak się nie mógł z kimś porozumieć na odpowiednim poziomie, to mówił Mongolia, że go nie rozumieją, bo on jest taki bystry, a reszta to są jakieś... Jest taki mongolizm, prawda? Jest taka ułomność w ogóle. No ja nie pamiętam tego tekstu. Biegamy znów w koło, bez sensu, wesoło, a myśli wciąż mamy, niedobre i złe, Mongolia. Jakoś tak nie podobało mi się, ktoś musiał podpaść, czy cała jakaś sekwencja pewnie wydarzeń, no i tak ciachnąłem tą piosenkę. Śpiewa pan, wyobraź sobie, że zawsze masz czas, tym utworem też się pan pożegnał z publicznością w Białymstoku. Pan to sobie musi wyobrażać, czy to realność? Do pewnego momentu myślałem tak, że też jest w Paragwaju taka fraza, że czas nas omija. Czas nas zabija też w tej wersji, którą pan śpiewał w Białymstoku. Boże, to jest okropna i zła wersja w ogóle, ale było coś takiego, że patrzyłem, ja zbyt wielu ludzi na co dzień nie oglądam. Dzieci jakby z natury rzeczy co wyglądają młodo, ale co ciekawe, moja żona też wyglądała młodo, bardzo długo. Dalej jakoś tak w tym przedziale wiekowym to jest gwiazdą. Tak myślałem, że to tak będzie trwało, aż przyszedł nasz kierowca i opowiedział taką dykteryjkę o
królu Prus, który gdzieś tam żołnierze z okopów nie chcieli wyskoczyć, a on na nich wrzeszczał w wojskowych słowach prostych, że tam co wy chcecie żyć wiecznie? Do boju! No i wtedy tak sobie pomyślę, rzeczywiście, gość miał rację, że to wiecznie to się chyba nie da. No, no więc w tej chwili to chodzi za, no ale to nudna myśl i taka niespecjalnie świeża, więc do tego nie piszę tekstów, bo właściwie coraz częściej się łapię na tym, że jakieś takie drobne ułomności cielesne psują mi humor, ale walczę z tym. 2 lata temu powiedział pan, zacząłem płytę tak jak mówiłem, ale robię ją tak, żeby jej nie skończyć, czyli ta nieskończoność nadal trwa. No właśnie tak sobie pomyślałem, że może to jest sposób na takie niedożycie, bo cały czas z nadzieją, że być może w tym roku, być może w tym roku, nie, już przeginam, to już przesadzam dosyć mocno, bo to jest chyba 3 rok, czy 4, kiedy siedzę nad płytą, ona jest zrobiona tak na dobrą sprawę. Więc należałoby ją tylko zaśpiewać, napisać tam jakieś teksty pokrętne, inteligentne, czy tam jakieś, i oddać ją. No ale tak się bawię, że tutaj co, dziubne, potem zapomnę, narty, znowu coś dziubne. Słabe. Ale nadal pan koncertuje. Nie za często, bo co, bo umknęło mi nazwisko ministra Rostowski, prawda? I jakoś fajnie na imię miał. Jacek. Jeszcze lepiej, to 2 imion. On ma 2 obywatelstwa i tam drugie było takie właśnie gdzieś. No w każdym razie, pan Rostowski zabrał mi uzysk. Było coś takiego, co powodowało, że człowiek, który na przykład napisał 10 piosenek i ze 3 się podobały, mógł o sobie mówić, a jestem artystą. No, bo dostawał za to pieniądze. Myślę, że ludzie związani z muzyką rockową czy tam popem, no to pali ich licho w ogóle, ale tak sobie proszę wyobrazić kogoś, kto pisze wiersze i wydaje tam raz na 2 lata z trudem napisany tomik i nie ma z czego żyć. Jeszcze jak ten tomik zaczyna schodzić, to mu zabierają te pieniądze w dużej części. Ja myślę, że to jest słabe. Słabe, że to tak chyba nie powinno być. No. Ale z drugiej strony Polska się zmienia. Może artyści powinni wpłacać kaucję, jeżeli chcą coś wydać. Ciągle pan planuje nagrywać płytę, może płyty, ciągle pan koncertuje. Rozumiem, że nie wyprowadza się pan jeszcze na górę w piórnikowym garniturze. No nie, no tak miałem parę czarnych chwil. Opisałem to. No ale niektóre rzeczy faktycznie są mi bardzo odległe już w tej chwili. Takie rzeczy, które jeszcze niedawno były jakby treścią mojego życia, to gdzieś to powoli odchodzi. Na przykład co? Tracę spontaniczność na przykład i to jest, no teraz w tej chwili trochę próbuję odzyskiwać przy okazji wywiadu, ale tak na co dzień to właśnie jakby tak się zapanam w sobie. No i to jest, nie wiem, taki nieużyty się robi. Boli? Nie, właśnie to jest dziwne, bo kiedyś w stanie wojennym wszyscy pytali, skąd biorę kokainę, bo byłem taki nadpobudliwy. W tym świecie rockowym to było przyjęte, że tam jak ktoś miał dostęp i kaski trochę, to się dopalał bardzo. Ja się niczym nie dopalałem, w ogóle nie potrzebowałem tego, nikt nie wierzył. I to bardzo długo trwało, no a w tej chwili jakbym miał dostęp do takiej na przykład aptecznej, jak Rolling Stonesi przez całą karierę, to może od czasu do czasu, chociażby po to, żeby te teksty dokończyć, tam się to uczciwy deal jest w ogóle. Na zachodzie ci ludzie, którzy dochodzą do jakichś takich rzeczy z trudem, ciężko pracując po nocach, robią sobie czasami taką lewatywę z różnych jakichś tam miksturek i kończą rzecz, kończą dzieło. Ma pan płytę Fiu Fiu, płytę Ur, Bruchacha? To ja proponuję, jako że podejrzewam, że jest pan jednak ciągle w ruchu, żeby następna płyta nazywała się Pyr Pyr. Pyr Pyr. Pyr Pyr kojarzy mi się z takim parowozikiem dziecinnym. W zestawieniu z moim naprawdę dobrym zdjęciem wyglądałby infantylnie dosyć, tak sobie myślę. Ale na rowerze Pyr Pyr? Pyr Pyr, no tak, no to jak tam coś dolega przerzutce, tak, to tak dziwnie pyrczy, albo zdecentrowane koło. No, coś z tego, Cezik zrobił taką wersję rowera, która Pyr Pyr mogłaby się nazywać, bo tam tak właśnie taki mimośród dziwny działa. Jest jakiś taki roboczy tytuł, gipsowy odlew falsyfikatu. Takie coś mi przyszło do głowy. Nie, to jest taki roboczy tytuł tej płyty. I on gdzieś tam pokutuje między znajomymi. Nie wiem, w tej chwili nie ma ani fragmentu. Nie, no mam jakieś jedną frazę do jednej piosenki. No taka chyba kokieteryjna trochę. Kołyszemy wanną. Fandango, moja panno.
Tak się ma jakoś tam jakaś piosenka zaczynać. To jest właściwie cały tekst, który mi przyszedł do głowy 3 lata temu w ułamku sekundy i do dzisiaj jestem zablokowany tym. I nie wiem, czy mam prawo takie rzeczy śpiewać. A jest pan w stanie obiecać, że jest pan z Wrocławia, teraz mamy rok Europejska Stolica Kultury Wrocław, że do końca tego roku ukaże się płyta? Nie, nie, oni by chcieli we Wrocławiu. Nawet powiedzieli, że zapłacą. Mam zagrać koncert z okazji tego, boję się tego koncertu, bo wypadałoby tam coś zagrać, właśnie przynajmniej nowego i wcześniej wpuścić to do radia. Nie wiem, nie, nie czuję tak. Kiedyś to był imperatyw, po prostu rób, nagrywaj i to się samo działo, a w tej chwili nie czuję tak zupełnie. Nie ma takiego obowiązku. To co pan czuje? Ja wolę o tym nie opowiadać, bo to demoralizujące jest dalece. No. Czuję wielką miłość do Hołdysa na przykład. Od czasu do czasu mi się zdarza czytać Newsweek, zdaje, tak się to nazywa. No i ostatnio widziałem go w telewizji, bardzo dobre wystąpienie. W ogóle. Nie pamiętam, czego bronił, ale żarliwie. W naturze ma pan ciągły ruch? Ludzie mają w naturze ciągły ruch, że są tacy właśnie mobilni. W tej chwili obserwuję to. Kupiłem auto 8 lat temu. Na parkingu, tak przed tym moim blokiem, tak, bo przypominam, że jestem blokarcem, stały ze 3 auta. W tej chwili, jeżeli na przykład jadę na próbę, to już nie ma szansy, żebym wrócił pod dom, bo jest wszystko zapchane. Parking jest zajęty, to jest niemały parking. Cały czas się przemieszczają, stoją, nie wiem, chyba w oknach i jak jeden wyjeżdża, to drugi od razu wjeżdża, no więc to się potwierdza. Mieszkałem jakiś czas w Nowym Jorku, na Manhattanie, no więc nie trudno było wpaść na taką myśl, że w naturze mamy ciągły ruch. Amerykanie są mobilni totalnie. Nie mówię tylko o bieganiu po swoim mieście, ale zmieniają te miasta, przenoszą się, jeżdżą, po świecie jeżdżą. Teraz już troszkę mniej, bo do nich strzelają, czy tam polują na nich, ale kiedyś... Kiedy ich lubiono na całym świecie, byli bardzo mobilni. W Klausie Mitwochu na przykład gitarzysta miał narzeczoną ze Stanów, która była lektorem języka angielskiego, kiedy był na drugim roku studiów. Potem wyjechała na kontrakt do Japonii i wracając transsyberyjską koleją przez Chiny, tam do Rosji i tak dalej, na kontrakt dojechała do Hiszpanii, ale postanowiła go odwiedzić, została jego żoną. No już nie są małżeństwem, ale to była mobilna Amerykanka. Się śmiałem, że pracuje dla CIA, ale ona mówi, że nie. To ludzie, ale pan ma w naturze ciągły ruch? Nadal? Ja lubię symultany. Lubiłem kiedyś grać w piłkę nożną na przykład. Lubiłem się ruszać tak bardzo agresywnie jakoś tam coś. Tłukłem się na przykład, ale to ten obszar jakby nie był za duży. Ale tam gdzieś z tyłu głowy mam coś takiego, żeby właśnie... wykonywać jakieś takie amatorskie transcendencje. No i sobie wyobrażam na przykład jakiś taki skok tu, skok tam, skok poza rzeczy, które ogarniamy w jakiś taki świat, który jest, bo pewnie jest. No. W twórczości też? No tak, tak. I to gdzieś rzutuje na te moje tekściki, tak.